Czemu te rzeczy wciąż pojawiają się w moim życiu. A, no tak. Przeceny. Witajcie, tu Walas, polski gość od zabawek. Zapraszam was na moją nową wideo recenzję. Tak, dziś znowu wracamy do tematu zabawek maszem z firmy Tech4Kids. I robimy to tylko dlatego, że ktoś w moim lokalnym supermarkecie postanowił przecenić takie zabawki z 20 zł za sztukę na 10, także pomyślałem sobie. Wydam 20 zł na dwie, może wyjdzie z tego ciekawa recenzja. A może być ciekawa, dlatego że tematyka tym razem jest inna, ani to Felby, ani to Wkurzony ptak, ani kucyk, tylko super bohater Marvela. Także tym razem w kapsułce znajdziemy albo Spidermana, albo Tora, albo Kapitana Amerykę, albo Iron Mana, albo Wolverina, albo Hulka. I z tego co widzę, to jest seria czwarta, czyli to musiało być na tyle popularne, że ktoś wcześniej chciał to kupować. I kupował tego, jak sądzę, wcześniej 18 różnych wzorów. I znowu jest to ściągane do Polski przez firmę EP. I tym razem chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mianowicie w poprzednich recenzjach z tej serii zastanawiałem się, co dokładnie jest w środku tych figurek. I teraz dopiero przyszło mi do głowy, przecież powinno być napisane na naklejce. I faktycznie jest. Spróbujmy to znaleźć. O. Mamy tutaj zatwierdzone kosmetycznie środki konserwujące. Także poczytajmy sobie co tu jest. Nawet nie będę próbował wypowiedzieć tych nazw, bo po prostu język mi się poplącze. Ale tak, jest to z jednej strony przetestowane laboratoryjnie i zatwierdzone jako nietoksyczne, ale z drugiej strony sama lista tych składników robi na mnie wrażenie i na pewno nie jest to coś, co będę chciał wkładać do buzi, zwłaszcza jeśli będzie to już przebite. Także, tak. Wiemy, co jest w środku, ale czy naprawdę wiemy, co jest w środku? A w pierwszej kapsułce znajdziemy... spider -mana. Tak, liczyłem na to. Panie Parker, ale pan jest lepki. Serio, pan się klei do dłoni. Najgorsze jest to, że gdy sobie tak... To nie jest odgłos, który chciałbym usłyszeć, zresztą to, że tak się kleisz do wszystkiego oznacza, że będziesz zbierał kurz, wszystkie możliwe brudy, także bardzo szybko staniesz się bardzo brudną zabawką. I powiem to od razu, kucyki nie lepiłeś tak bardzo jak Spider-Man. I były też mniej zdeformowane. To wygląda... Tak, to ma wyglądać tak uroczo, przyjaźnie dla dzieci, ale mimo wszystko, kiedy widzę taką ogromną głowę z takimi małymi ramionami i nogami połączonymi tutaj z tyłu na takim tycim korpusie, to kojarzy mi się głównie modok, a nie jest to postać, która mi się wydaje, jest specjalnie przyjazna dzieciom. I jak widzicie, mamy tutaj odrobinkę farby, trochę niebieskiego. Trochę informacji od producenta tutaj z tyłu głowy. Oczywiście mam ten siatkowany wzór, który jest tak charakterystyczny dla kostiumów Spidermana. I mamy te wielkie białe oczy z czarnymi obramowaniami. Co jest bardzo ważne, bo to właśnie głównie przez ten element zwykle Spider-Man wyraża swoje emocje, gdy jest w kostiumie. I tak jak widzicie, falba nie jest założ nauczona idealnie. To wygląda w porządku, ale mimo wszystko jakiś rozbysk się znalazł. Tutaj też nie wygląda to w 100% dobrze. I też jak tylko otworzyłem tę kapsułkę, to wydawało mi się, że tutaj były jakieś takie małe fragmenty czarnego, niebieskiego, ale ponieważ już tego teraz nie widzę, to być może to były po prostu fragmenty brudu, który przyczepił się do środka już w środku kapsułki. Także wyrażenie jest... no, mimo wszystko wydaje mi się, że od strony wizualnej wolałem kucyki. Ale przynajmniej mogę zrobić to. <średytosmarna> co to wygląda? Z jednej strony zabawnie, z drugiej strony przerażająco, jak zwykle z Mashems. O! Widzicie? Ła! Wow, mamy bąbelki! Ale fajnie, tak. I ta ciecz jest z jednej strony... O! Możemy sobie stworzyć małą burzę w środku, ciekawe. I jak to bywa z zabawkami, które mają tyle białego na tak deformowanej przestrzeni? Ciekawe, jak za parę dni zacznie zachowywać się ta biała farba. Bo już teraz możemy zrobić takie coś, i to nie jest dla niej dobre. Eee, naprawdę nie wiem, co o tym myśleć. To po prostu wygląda e, dosyć dwuznacznie. Dla małego dzieciaka może być fajne, dla trochę starszego albo dorosłego może być takie niepokojące. I oczywiście figurka sama stoi. I tak można nią można ją zgniatać, można ją rzucać. I ponieważ jest z gumy przeżyje to wszystko, ale mimo wszystko w odbiorze całej tej zabawki nadal najbardziej przeszkadza mi to jak jest lepka, to po prostu nie jest fajne uczucie, także nie, pewnie jak zrecenzuję tę zabawkę to jej nie będę dotykał przez parę miesięcy, jeśli w ogóle. I jeszcze po tej lepkości, zrobiłem mały eksperyment i przez minutę tarzałem tę figurkę w swoim swetrze, w którym teraz nagrywam tę recenzję. Efekt... Właściwie nie ma milimetra na tej figurce, na której nie widać, że coś się przyczepiło. Coś z mojego swetra, może fragment tkaniny. Trudno ocenić, ale wygląda to jakby zaczęły na tym rosnąć włoski, a zakładam, że z każdym dniem, kiedy będzie się tym bawił jakiś dzieciak, tego będzie coraz więcej. Zwłaszcza jeśli na przykład taki Spider-Man upadnie na jakąś chociaż odrobinkę brudną podłogę. A w drugiej kapsułce znajdziemy... znowu Spider-Mana. No, to się kiedyś musiało zdarzyć, zecenzowałem już tyle tajemniczych saszetek, że to i tak cud, że dopiero teraz trafił mi się jakiś dubel. No, z drugiej strony, przynajmniej dzięki temu jestem w stanie porównać, jak ta figurka wygląda przed i po tarzaniu w swetrze. I jak widzicie, po swetrze jakby trochę wypłowiała, te kolory są wyraźnie mniej intensywne, tu wszyściutko jest takie intensywnie czerwone, a tutaj mniej. A jeśli chodzi o ten charakterystyczny zapach tych figurek... Tak, nadal jest i nadal trochę to brzydko pachnie, ale nie jest tak tragicznie jak w poprzednich zabawkach. Nadszedł czas na porównania, także tu mamy naszych Spider-Manów, tu mamy małą figurkę Teenie tu mamy dwa kucyki z fashions, tu mamy S.H. Figuarts Super Mario, tu mamy Mega Blok z Hawoka, tu mamy Optimusa Prima z płatków śniadaniowych, Iron Mana Mark V i pozowalnego Spider-Mana. I oczywiście pamiętajmy o powszechnej puszce picia, i o potężnych dwóch złotych. Podsumowując, jakościowo Marvel Mashems jest podobne do poprzednich zabawek z tej serii z którymi miałem do czynienia, choć ich stopień deformacji jest dla mnie za duży i pod tym względem kucyki były dla mnie minimalnie lepsze. Poza tym, o ile ten zapach nie jest tym razem tak tragiczny, to zupełnie nie podoba mi się lepkość tej zabawki, która nas czeka zaraz po jej rozpakowaniu. Raz, nie jest to miłe w dotyku, a dwa, gdy zacznie zanikać, to znak, że nasza zabawka już zdążyła pozbijać różne różności z otoczenia niczym kula Katamari. I w przypadku dzieci to się stanie naprawdę szybko. Jeśli ktoś nie może oprzeć się pokusie porozgniatania swoich ulubionych bohaterów Marvel, może będzie miał jakąś tam frajdę z tych zabawek, ale moim zdaniem jej innych wadach to szybko minie, więc te figurki można sobie spokojnie darować. I to już wszystko na tę wideo recenzję. W następnej zobaczymy się już wkrótce, a do tego czasu trzymajcie się.